Cześć, dzisiaj Wam opowiem o najsłynniejszym lekarzu na świecie, czyli o Asklepiosie. Asklepios był synem Apolina, a matką jego była nimfa, która umarła przy porodzie. Ojciec oddał dziecko pod opiekę kozy, która go wykarmiła, oraz psa, który strzegł kozy i dziecka. Apollo zajął się synem, jak już był starszy. Zadbał o jego edukację i oddał go pod opiekę bardzo mądrego starca, który miał postać pół ludzką, pół końską, czyli był po prostu centaurem. Cheiron, bo tak miał na imię, doskonale znał się na myślictwie, zajmował się wróżbiarstwem, gimnastyką, a zwłaszcza medycyną. Był prekursorem muzykoterapii, potrafił chorych uzdrawiać za pomocą dźwięków. Cheiron uczył Asklepiosa i przekazywał mu całą swoją wiedzę, a że Bożek był bardzo pojętym uczniem, to szybko przerósł mistrza. Asklepios umiał nawet wskrzeszać zmarłych. Bogowie olimpijscy stwierdzili, że to narusza porządek świata i wówczas Zeus zabił go piorunem. Jednak Grecy wierzyli, że Asklepios żyje w głębi ziemi jako wąż, obdarzony wielkim rozumem i ludzką mową. Świątynie Asklepiosa stały zwykle w pewnej odległości od miasta, na wzgórzach, pośród drzew, z dostępem do czystej, źródlanej wody. Służbę dookoła świątyni oczywiście pełnili kapłani, którzy zawodowo zajmowali się leczeniem. Świątynię Asklepiosa można było porównać do współczesnych senatoriów, szpitali. Chorzy przychodzący do świątyni poddawali się pewnym praktykom, jak posty, kąpiele oraz obrzędom oczyszczającym. Po tym wstępnym przygotowaniu chory układał się na skórze zwierzęcia zabitego na ofiarę lub na jednym z łóżek stojących dookoła posągu Asklepiosa i wśród tej ciszy, mroku świątyni, po której snuły się oswojone święte węże, chory zapadał w sen wróżebny. Wtedy na jawie zjawiał się Bóg i wskazywał, co należy dalej czynić. Następnego dnia chory opowiadał sen kapłanom, którzy go wyjaśniali, tłumaczyli i rozpoczynali leczenie. Uzdrowieni, opuszczając świątynię, rzucali pieniądze do świętej sadzawki, wypisywali na tablicach historię swojej choroby i historię leczenia. Składali też czasami wotum, które przedstawiało część ciała uleczoną. Cześć oddawana Asklepiosowi z upływem czasu była coraz większa. Zaczęto nazywać go Zbawicielem, stał się dla niektórych jednym z najważniejszych bogów. Na początku przedstawiano go jako węża, a później był przedstawiany jako poważny mężczyzna z brodą, ubrany w płaszcz, trzymający w ręku laskę, dookoła której wije się wąż. Był też zwyczaj, że chory, kiedy wyzdrowiał, składał w ofierze Asklepiosowi koguta. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia, pa!